Wyczekałem kilkadziesiąt sekund ciszy i ponowiłem wezwania. I tym razem nie otrzymałem odpowiedzi. W słuchawkach salwami powtarzały się trzaski atmosferycznych wyładowań. Ich tłem był szum, tak głęboki i niski, jakby stanowił głos samej planety. Pomarańczowe niebo w przezierniku zaszło bielem. Jego szkło ściemniało. Odruchowo skurczyłem się, na ile pozwoliły pneumatyczne bandaże, zanim w następnej sekundzie pojąłem, że to chmury. Jak dmuchnięta ławica ich uleciała w górę. Szybowałem dalej raz w słońcu, raz w cieniu. Zasobnik obracał się wzdłuż pionowej osi i olbrzymia, jakby spuchnięta tarcza słoneczna, miarowo przepływała przed moją twarzą, pojawiając się z lewej i zachodząc po prawej. Naraz poprzez szum i trzaski prosto w ucho zaczął gadać daleki głos. Stacja Solaris do przybysza. Stacja Solaris do przybysza. Wszystko w porządku. Przybysz pod kontrolą stacji. Jej oczy obserwowały mnie z tym samym spokojnym zainteresowaniem, co na samym początku. Kiedy się obudziłem, jak gdyby nie zdawała sobie sprawy z mego rozpaczliwego wysiłku sprzed chwili, podyktowanego atakiem trwogi. Stała teraz bierna i czekała jakby na coś. Zarazem obojętna, skupiona i odrobinę tym wszystkim zdziwiona. Ręce opadły mi same. Zostawiłem ją na środku pokoju i podszedłem do półki przy umywalni. Czułem, że jestem schwytany w niewyobrażalną pułapkę i szukałem wyjścia, rozważając sposoby coraz bezwzględniejsze. Gdyby mnie ktoś spytał, co się ze mną dzieje i co to wszystko znaczy, nie potrafiłbym wykrztusić ani słowa. Ale uświadamiałem sobie już, że to, co się dzieje na stacji z nami wszystkimi, stanowi jakąś całość, równie straszną, co niezrozumiałą. Nie o tym jednak myślałem w tej chwili. Usiłowałem bowiem wynaleźć jakiś trik, jakieś pociągnięcie umożliwiające ucieczkę. Nie patrząc, czułem na sobie wzrok Harry'ego.